Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Kapusta, Wy jesteście na kanale Network Moimi Oczami. Dziś opowiemy sobie o najważniejszej zasadzie w sprzedaży w ogóle, a jeżeli chodzi o całą branżę sprzedaży, to również dotyczy ona network marketingu, więc ta wiedza bardzo Wam się przyda. Tak więc zaczynamy! Zanim przejdziemy do najważniejszej zasady w sprzedaży, powiedzmy sobie najpierw o samej sprzedaży. Czym ona tak de facto jest? Wobec samej sprzedaży narosło wiele mitów, wiele niedomówień i różnego typu z jakichś takich dziwnych obiekcji. O co chodzi? No faktycznie, jeżeli chodzi o lata powiedzmy czasów PRL i tak dalej, kiedy tam ludzie zajmowali się sprzedażą, tak zwani na przykład cinkciarze, którzy zamieniali waluty albo sprowadzali jakieś produkty z zagranicy, no władzy zwłaszcza nie było to na rękę, więc wokół tego narastała ogromna propaganda. Później na początku lat 90., kiedy ten rynek był bardzo chłonny i każdy mógł sobie coś przywieźć tutaj do naszego kraju, coś zacząć sprzedawać na własną rękę i różne rzeczy się sprzedawało, a wcześniej nie miało się też umiejętności tych sprzedaży, no to wtedy faktycznie ludzie robili to w naprawdę przeróżny sposób, przedziwaczny często i tak dalej, albo metoda 2 razy S, tak, czyli sprzedaj i uciekaj, tak, na tej zasadzie, różnie to było. Natomiast obecnie, kiedy już mamy 25 lat, powiedzmy, od tamtych okresów tej transformacji i tak dalej, no rynek już się nasycił ogólnie produktami. I teraz zaczęło się zmieniać. Teraz już nie potrzeba takiego sprzedawcy, który tylko próbuje nam wcisnąć produkt, dlatego że klient w obecnych czasach już na to bardzo odporny. Dlatego, że już przez te ostatnie 20 parę lat bardzo mocno się na tym naciął. Tak? Teraz idzie się coś zupełnie innego. Teraz liczy się odpowiednie dotarcie do człowieka, umiejętność zbudowania, znaczy doradzenia mu, zbudowania przez to też relacji, pokazaniu własnej wartości, że warto Tobie zaufać, kiedy Tobie człowiek zaufa, kiedy Ty wierzysz w ten produkt, wtedy tamta osoba automatycznie też zaczyna chętniej patrzeć na ten produkt, który Ty sprzedajesz, a potem jeszcze do tego buduje się relacje po to, aby ta osoba z Tobą chciała wrócić do Twojego produktu, do Ciebie i żebyś mógł jej sprzedawać wielokrotnie przez długi, długi czas. I chciałbym, żebyście się na tym skupili. Że sprzedaż w tym momencie wygląda no, zgoła zupełnie inaczej. Tak? A jeżeli ktoś uważa, że sprzedaż jest zła, to mam standardowy taki swój tekst, który używam bardzo często na szkoleniach, ale wiem, że on bardzo dobrze działa. Pokaż mi choćby jedną firmę na świecie, choćby tylko jedną, która nie sprzedaje. Bo ja od momentu, kiedy zacząłem zadawać to pytanie już jakieś 1,5 roku temu, nie spotkałem ani jednej osoby, która pokazałaby mi firmę, która po prostu nie sprzedaje. Bo jakby tego nie nazywała, jakby ten proces nie wyglądał, to on de facto sprowadza się do jednego. To jest sprzedaż. A firmę, która ma największe zyski, poznajmy właśnie po tym, że ta firma najwięcej sprzedaje. Tak? Bo zyski przede wszystkim stąd się właśnie biorą. Więc jeżeli chcesz kiedyś myśleć o własnym biznesie, chciałbyś się rozwijać, to będziesz musiał sprzedawać. No bo to na tym polega również biznes. Więc im szybciej się tego nauczysz, tym lepiej. I teraz uwaga. Najważniejsza zasada sprzedaży, którą poznałem swojego czasu na szkoleniu Piotra Kreninga. Jak się nie nachodzisz, to nie zarobisz. I to reguła 3-2-1. O co chodzi? Jeżeli pójdziesz do trzem osobom umiejętnie, co podkreślam, powiesz o swoich produktach, dwie osoby z tych trzech będą chętne wysłuchać Twojej oferty, a jedna kupi. I teraz, jaka jest najprostsza metoda na to, żeby zwiększyć sprzedaż? Najprostsza metoda. Najprostszą metodą jest co? Zwiększyć liczbę tych trójek, tak? Czyli trafić do jak największej liczby osób, bo to bezpośrednio przekłada się na statystykę tego, aby pozyskać kolejnych klientów. Analogicznie, jeżeli chodzi o sam marketing, do im większej liczby ludzi pójdziesz, tak? Jeżeli do trzech osób zadzwonisz, dwie przyjdą na spotkanie, jedna się zarejestruje. No oczywiście, jeżeli ktoś ma już większe umiejętności, jest lepszy, jest większym profesjonalistą, ta statystyka może się poprawić. Natomiast zasady tak to wygląda. Więc jeżeli chcesz zwiększyć sprzedaż, to po prostu pójdź do większej liczby osób. Bo często zauważamy w marketingu zwłaszcza, ludziom się wydaje, że jedna osoba, jedno zamówienie i zawsze. Więc idziemy do pierwszej osoby, proponujemy jej nasz produkt i wtedy co? Ona mówi nie chce. I my już jesteśmy załamani. Dlaczego? Bo mieliśmy porównanie 1-1. Ale kiedy znamy statystykę 3-2-1, kiedy znamy tą regułę, automatycznie jesteśmy świadomi tego, jak to wygląda. I prosta metoda, jak zwiększyć sprzedaż? Trafić do jak największej liczby osób.
i zasada protekreninga, która to wszystko podkreśla. Jak się nie nachodzisz, to nie zarobisz. I nie ma mocnych. W sensie takim, jeżeli będziesz zwiększał tą statystykę, jeżeli pójdziesz do większej liczby osób z produktem, więcej zarobisz na marży. Jeżeli pójdziesz do większej liczby osób i opowiesz im o biznesie, to wtedy więcej osób się zarejestruje. Siłą rzeczy. A jeżeli ty ze spotkania na spotkanie będziesz coraz bardziej efektywny, będziesz wyciągał wnioski z tego, jak prowadziłeś spotkania i stale się ulepszał, patrzył, w którym momencie osoba reaguje na to, co mówisz, dobrze, kiedy reaguje pozytywnie, kiedy reaguje negatywnie, wtedy będzie ci szło coraz lepiej, bo po prostu ze spotkania na spotkanie będziesz wyciągał wnioski i miał lepsze umiejętności. Pamiętajcie, reguła 3-2-1 zmieni wasz biznes. To wszystko na tą chwilę. Chciałem, żebyście zasubskrybowali kanał, bo mam dla was jeszcze wiele wartościowych materiałów i myślę, że naprawdę wam się przydadzą, jeżeli tylko wprowadzicie w praktykę. Więc subskrybuj kanał, a my widzimy się niebawem. Trzymaj się! Hej!